Dzień dobry, witam wszystkich. Tu Ewa Maj z pięknego zakątka tutaj w Rockingham. Jest ciepła wiosna, ciepły dzień i chciałam Wam pokazać to miejsce, zanim przejdę do inspiracji naszych medytacji. Takich zakątków tutaj jest dużo w każdej dzielnicy. Można przyjemnie spędzić czas i ja chciałam Wam przekazać również te wibracje. Kochani, dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ jest to... Dlaczego szczególny dzień dzisiaj? Ponieważ jest to dzień, w którym to, gdy skończy się dzień, zaczyna się równonoc, czyli równa ilość godzin dnia i nocy. Jest to szczególny moment w roku, takich momentów jest tylko dwa. W przesilenie wiosenne tutaj w Australii, przesilenie jesienne w Europie. Drugi taki moment równonocy jest w marcu, 22 marca. I to jest taki magiczny czas, świętowany od wieków przez różne kultury, celebrowany również dzisiaj. I chciałabym, żebyśmy celebrowały to teraz razem. Są różne interpretacje tego świętego momentu w czasie. Ja chciałabym dla Was przedstawić taką interpretację, że jest to również równowaga energii męskiej i żeńskiej. Równowaga energii męskiej i żeńskiej w człowieku i równowaga energii męskiej i żeńskiej pomiędzy ludźmi i w całym naszym świecie i wszechświecie, w naszym osobistym wszechświecie. Każdy człowiek, kobieta czy mężczyzna, ma w sobie cechy męskie i żeńskie, które używa bardziej lub mniej każdego dnia, w zależności od sytuacji i okoliczności, prawda? Cechy męskie to bardziej logiczne, bardziej praktyczne, bardziej wiedza, bardziej taka organizacja życia i również dbanie o sprawy egzystencjalne. Natomiast i również skłonność do bycia liderem. Natomiast cechy żeńskie to bardziej miękkość, opiekuńczość, karmienie, dawanie, empatia, twórczość, poezja. To są cechy bardziej intuicja, mądrość serca. To są cechy bardziej żeńskie. I każdy z nas nosi w sobie trochę cech męskich, trochę żeńskich i używa ich różnie, w zależności od tego, w jakich znajduje się okolicznościach i w zależności od tego, jaką ma w sobie matrycę. Niezależnie od tego, w jakim ciele fizycznym jest męskim czy żeńskim. I chciałabym dzisiaj, żebyśmy razem zrobili taką praktykę medytacyjną, praktykę mindfulness, która jest w korespondencji właśnie z tym dniem, z tą równonocą i z tą równowagą energii męskiej i żeńskiej, żeby to również w nas zaistniało świadomie, żebyśmy w sobie na chwilę taką równowagę pomiędzy jednym a drugim aspektem i w naszych relacjach, żebyśmy to zaznaczyli, żebyśmy to zaznaczyły. To jest naprawdę szczególny moment, warto to zrobić, bo często w naszym codziennym życiu te cechy raz męskie, raz żeńskie przeważają, a czasami niepotrzebnie przeważają jedne nad drugimi, gdzieś gubimy tą równowagę, gdzieś kobiety stają się zbyt męskie, a mężczyźni bywa, że stają się zbyt kobiecy. I w relacjach też bywa taka nierównowaga. A więc teraz zapraszam do takiej refleksji wspólnej. Przez chwilę refleksja nad tym, jakie ja noszę w sobie przez ostatnie dni, tygodnie i miesiące, jakie moje cechy we mnie dominowały. Bardziej te żeńskie, czy bardziej te męskie? Bardziej wiedza z rozumu, czy bardziej mądrość serca? Bardziej empatia, delikatność, twórczość? Czy opiekuńczość, czy bardziej te męskie, przewodzenie, praktyka, logika i tak dalej. Wszystkie te cechy są fantastyczne i fantastycznie są potrzebne w naszym codziennym życiu, pomiędzy nami i w nas, ale nie zawsze. To tak jak w dobrym torcie, jeżeli przesadzi się z tym cukrem, czy z tą słodką oprawą, to tort przestaje być smakowity. Więc ta równowaga w tych smakach jest potrzebna. Ok.
I chciałabym, żebyśmy teraz wspólnie zrobili taką praktykę oddechową, krótką praktykę oddechową i żebyśmy potem razem inwokowali tę równowagę energii męskiej i żeńskiej w nas i pomiędzy nami w naszych relacjach. Pozdrawiam Was wszystkich tutaj serdecznie. Dziękuję, że jesteście. A więc tak, niech miejsce, w którym się znajdujesz teraz, będzie spokojne, ciche, żebyś mógł skupić się przez chwilę na tym jednym momencie, na sobie, na oddechu, na tworzeniu takiej energii równowagi i na wspólnym tworzeniu energii równie ważnej. Równie ważnej, równoważnej, męskiej i żeńskiej. A więc weź głębszy wdech przez nos, zatrzymaj na chwilę, cisza, nic. Zrób dłuższy wydech przez lekko rozchylone usta i rozluźnij wtedy ramiona, barki i całe ciało. Zrób jeszcze jeden wdech przez nos, zatrzymaj, cisza, nic. I zrób długi, spokojny wydech przez lekko rozchylone usta i rozluźniaj się od góry i w dół. A najbardziej rozluźniaj barki, nadgarstki i całe ciało, od czubka głowy aż do stóp. Zrób jeszcze kilka takich oddechów w swoim własnym tempie. Wdech przez nos, zatrzymaj, cisza, nic. I wydech przez lekko rozchylone usta w kierunku od góry w dół i rozluźniaj się, a najbardziej rozluźniaj ramiona. A teraz przejdź do kontaktu z takim miejscem w Tobie, ze słońcem w Tobie, z Twoją esencją światła i pozytywności pomiędzy piersiami. Ja to nazywam centralna czakra w człowieku. To, co najlepsze jest w Tobie, światło w Tobie, ono zawsze tam jest, to słońce, zawsze tam oddycha. Nie zawsze pozwalasz jemu świecić, ponieważ są emocje, ponieważ jest napięcie, strach lub stres. Ale teraz połącz się z tym miejscem pomiędzy piersiami, ze słońcem w Tobie i oddychaj razem z nim. Wdech do tego miejsca pomiędzy piersiami, słońce, cisza, nic i długi, przestrzenny wydech we wszystkich kierunkach promieniami tego słońca, tego światła w Tobie, we wszystkich kierunkach, żeby wypełnić Twoją aurę tym światłem, tą ciszą, tą pozytywnością i poszerzyć pole energii. I jeszcze raz wdech. Do słońca pomiędzy piersiami, słońca, które jest w Tobie. Cisza, nic. I długi wydech we wszystkich kierunkach. I jeszcze bardziej rozświetlasz swoją aurę, poszerzasz, przesuwasz jej granice. I jeszcze raz. Wdech do miejsca pomiędzy piersiami. Cisza, nic, światło. I długi wydech we wszystkich kierunkach. Twoja aura jest poszerzona, rozświetlona. Twoje wewnętrzne słońce w Tobie, centralna czakra, spokojnie świeci i oddycha. Ty w samym centrum swojego pola świadomości, pola energii i tego światła. Jesteś tą świadomością centralną, tą istotą, która żyje tam każdego dnia, w tym miejscu w centrum, a teraz bardzo w centrum. I teraz inwokujesz równowagę i harmonię w sobie i pomiędzy Tobą i światem, równowagę energii męskiej i żeńskiej. Inwokuję i deklaruję równowagę energii męskiej i żeńskiej we mnie, cech męskich i żeńskich we mnie. Inwokuję i deklaruję w tym magicznym, czarownym momencie w roku równonocy, równowagi, równoważności, deklaruję i inwokuję, że jest we mnie równowaga i równoważność energii męskiej i żeńskiej, cech męskich i żeńskich we mnie. I że te cechy szczególnie dzisiaj stoją obok siebie i kooperują w równowadze i są równie ważne dla mnie. I również inwokuję i deklaruję, że moje relacje i związki
z bliskimi i dalekimi ludźmi. Są w równowadze energii męskiej i żeńskiej. Że ja, jeśli jestem kobietą, istnieję w równowadze z partnerem, który reprezentuje męską energię. A jeśli jestem mężczyzną, to deklaruję i inwokuję, że istnieję w równowadze i harmonii z partnerką, z istotą o żeńskiej energii. Inwokuję i deklaruję, że jestem i żyję w równowadze cech, energii, ekspresji, męskiej i żeńskiej wibracji. Inwokuję i deklaruję, że we mnie, w moim świecie, wiedza z rozumu i mądrość serca istnieją razem, obok siebie i razem, i kooperują równie ważnie. Inwokuję i deklaruję, że empatia, intuicja, praktyka i wiedza, zaradność życiowa istnieje we mnie i wokół mnie i kooperuje równie ważnie. Inwokuję i deklaruję, że delikatność i piękno we mnie, intuicja i twórczość kooperuje i istnieje równie ważnie z moją zaradnością życiową, logiką, praktyką i dbaniem o sprawy egzystencjalne. Inwokuję i deklaruję, że jestem ekspresją, żywą ekspresją takiej równowagi, takiej harmonii, gdzie męski i żeński aspekt istnieje równie ważnie. A teraz przez chwilę pomyśl, jak to przekładać się może na Twoje codzienne życie. Niech Twoja wyobraźnia teraz w stanie głębokiego relaksu i stanu centrum, niech podpowie Ci, jak to przekłada się lub może przełożyć się na Twoje codzienne życie, na Ciebie, Twoje cechy, na Twoje relacje i związki. I pamiętaj, że właśnie teraz, gdy to inwokujesz i gdy sobie to wyobrażasz, jak to jest, gdy to już jest, że Twoja podświadomość, ego, ciało, dusza, umysł i cały świat wokół Ciebie dostaje ten komunikat. I jest to instrukcja do zastosowania. Jest to intencja do urzeczywistnienia już teraz i to się już urzeczywistnia. Teraz, w Tobie i w Twoim świecie. Weź teraz głębszy wdech przez nos. Zatrzymaj. Cisza, nic. I zrób dłuższy wydech i rozluźnij się. I pomyśl, jak to pięknie, jak bezpiecznie, że tak właśnie można deklarować, inwokować i realizować w realu, w życiu codziennym najlepszą wersję siebie i dobre zmiany. Okej, a teraz w swoim własnym tempie powoli otwórz oczy, przeciągnij się, porusz, poczuj dłonie, stopy, przeciągnij się jeszcze raz i znowu jesteś tutaj, rozejrzyj się dookoła, gdziekolwiek jesteś. Jesteś w swojej rzeczywistości, a jednak już trochę innej, zrównoważonej w męskiej i żeńskiej wibracji. Na tym kończę mój live. I zapraszam na kolejny za tydzień w niedzielę o tej samej porze, o godzinie 15 tutaj czasu Perth, o godzinie 9 rano czasu polskiego i inne czasy, dopasujcie do tego. A zapraszam również na sobotę najbliższą, na spotkania Kręgu Kobiet w Safety Bay w moim domu na godzinę 17. Spotkania dla kobiet Polek tu mieszkających, dla Australijek tu mieszkających,
czy jakichkolwiek innych narodowości, ale angielskojęzycznych, żebyśmy mogli się zrozumieć, zapraszam. To będą dwugodzinne spotkania, raz na dwa tygodnie. Takie masterclass, praktyki mindfulness, stanu centrum, w połączeniu z life coachingowymi narzędziami, kluczami do tworzenia pozytywnej zmiany. Wszystkie informacje znajdziecie tutaj u mnie na Facebooku. A tymczasem życzę Wam wspaniałej niedzieli i cudownych obserwacji i cudownych sytuacji wynikających z tego, że energia żeńska i męska jest zrównoważona. Do zobaczenia, kochani. Dziękuję Wam. I do następnej niedzieli. Pa, pa. Ewa Maj.